ta pierwsza połowa tak wyglądała, tak? My nie widzieliśmy, co zrobić, Lechia chyba też. Lechia klepała na swoje połowy, my czekaliśmy i dopiero w przerwie sobie to poukładaliśmy. Wyszliśmy jeszcze innym ustawieniem, wyszliśmy, tak można powiedzieć, dwoma napastnikami bez skrzydeł i gdzieś tam zneutralizowaliśmy tą przewagę, wyszliśmy wyżej i gdzieś mecz się wyrównał, tak, i gdzieś tam napieraliśmy, wyrównaliśmy spotkanie i, no, i za szybko stracona bramka, tak. I, no i co tu dużo mówić, były sytuacje, no ale no ciężko. Patrząc z punktu tego spotkania, no to zabił zawody, tak, piąta minuta. Można powiedzieć, był gdzieś agresywny atak, ale w ostatniej chwili gdzieś tam Saszka chyba nogę też już cofnął, gdzieś fałszę, no samo podejście zawodnika też, że trafił go w brzucha, mroził kolano, tak, no to sam fakt wychodzi z tego, nawet nie zszedł z boiska, tylko dalej kontynuował, także no podyktował i nic nie zrobimy. No tak jak mówię, no do przerwy nie wiedzieliśmy za bardzo, jak szybko to poukładać, tak, chcieliśmy gdzieś to przytrzymać i tak jak mówię, w drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie i no i dobrze, myślę, w drugiej połowie zareagowaliśmy na to, na te wydarzenia i przy takim klasowym zespole, jaką Lechię, no gdzieś tam ich zmusiliśmy też do wybijania piłek i no, wiadomo, mieli też swoje sytuacje, bo musieli je mieć, ale no nie poddawaliśmy się do końca. Nie grzebmy w takich rzeczach, no. Oczywiście, no, nieźle wyglądowaliśmy w tej drugiej połowie, no, ale to jest drugi mecz, tak? Na ruchu też wyglądaliśmy dobrze, a prawda jest taka, że mamy ostatnie miejsce póki co. Jesteśmy dobrzy, sytuacje są, no, ale gdzieś popełniamy błędy, tak? I trzeba je wyeliminować, bo gdzie popełniamy je, od razu jesteśmy karceni i oby więcej szczęścia, jak gdzieś popełnimy błąd, żeby mieć trochę tego szczęścia, a w ofensywie gdzieś jak to napędzimy gdzieś teraz sytuację, no to musimy je wykorzystywać. Chodzi na mecz, musimy grać, tak, no, nie mamy na to wpływu, no, już nie będę się po raz kolejny powtarzał, no, kibice byli zawsze z nami, dopingowali, ale no, my na to wpływu nie mamy i musimy robić swoje, no, nie możemy się położyć i nie obrazić czy coś takiego, musimy robić swoje, kto inny o tym decyduje, także no, tyle w temacie, no. Czyli inna specyfika na pewno, no, musimy się do tego przyzwyczaić, też boisko, stadion inny i nie ma co ukrywać, tak, mieliśmy swój kameralny stadion i jak gdzieś tych kibiców przyszło 3-4 tysiące, to się praktycznie 3/4 stadion zapełniało i była taka prawda, że każdy przeciwnik ciężko miał tu grać, ale no nie mam na to wpływu, mówię po raz kolejny, a w drugiej połowie udowodniliśmy, że no, nie możemy nawet patrzeć, co jest na trybunach, tylko robić swoje. Słyszałem, że coś śpiewali, ale myślę, że do nas chyba nie mają pretensji, bo mamy relacje z nimi dobre. No i też mieliśmy spotkanie gdzieś tam w tygodniu i wyjaśnili nam, że są razem z nami, ale nie będą nam dopingować, wiadomo, dlaczego. Dlatego no, każdy robi swoje i tyle. No, nie chciałbym rozwodzić się co tydzień nad tym aspektem, bo to nie nasza rola.